Witam Państwa bardzo serdecznie, po raz kolejny ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, już po urlopie, na szczęście, ale nie dane mi było po tym urlopie odetchnąć, bo dziś przez cały dzień robiliśmy wysyłkę zaległą, także wszystkich uspokajam, że książki zostały w większości wysłane i na pewno do Państwa dotrą. Oczywiście, jeżeli poczta czegoś nie zawali, bo i tak się zdarza. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się przy okazji promocji książki nie naszej, książki, którą wydało debiutujące na rynku wydawnictwo Par2, z którym współpracujemy. Wydawnictwo Par2 wcześniej wydało książkę Andrzeja Giertycha o Janie Amosie Komeńskim i o upadku Rzeczpospolitej, a teraz powraca z książką zupełnie niezwykłą i zupełnie niezwykłego autora, ponieważ autorem jest William Cobbett, angielski pamflecista polityczny, postać bardzo zagadkowa. Ja dzisiaj tu tych zagadek związanych z Cobbettem nie rozszyfruję, ale jedynie je zasygnalizuję. Myślę, że będziemy do tej książki wracać. Książka, która się nazywa Historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii. To jest reprint XIX-wiecznego wydania, proszę Państwa. Przydałoby się po prostu tę książkę przetłumaczyć na nowo i ją wydać, ale no, na razie wydawnictwo Par2 nie ma chyba budżetu na coś takiego, a bardzo by chciało odnotować jakiś sukces. Ja to rozumiem, popieram i sprzedaję tę książkę. Proszę Państwa, William Cobbett, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, w trudnych czasach panowania króla Jerzego, był człowiekiem, jakby to powiedzieć, totalnej niezgody na rzeczywistość. Był to protestant wywodzący się z niższych warstw społecznych. Jego ojciec był farmerem. Nie do końca wierzę w to, że był biednym farmerem, jak to sugeruje autor wstępu do tej książki, Jacek Bartyzel, bo trzeba by się zastanowić, czy w ogóle istnieją biedni farmerzy w starej wesołej Anglii. Mam wrażenie, że nie. Że to jest taka kreacja z filmu Czarny Królewicz i podobnych projekcji, które oglądaliśmy w dzieciństwie. Ojciec Williama Cobbetta był na tyle zorganizowany i przytomny, że nauczył swojego syna czytać, a on sam pokierował swoim życiem no, bardzo niezwykłym, na tyle przytomnie, że no, choć trafił dwa razy do więzienia, no to za zupełną niewinność, no, za pisanie prawdy do tego więzienia trafił, co w starej wesołej Anglii nie było przypadkiem aż tak rzadkim. William Cobbett to jest protestant, proszę Państwa, który wybiela katolików. Mało tego, że wybiela, to on całkowicie tych katolików rozgrzesza i usprawiedliwia. Wprost oskarża o zbrodnie koronę brytyjską. To ściągało na niego no, poważne odia w czasach, w których żył i nie ułatwiało mu życia. On jednak był bardzo konsekwentny w tych swoich krytykach i no, trafił dwa razy za to do więzienia. Też oczywiście nie tylko za wypowiadanie się przychylne o katolikach, ale także za krytykę rządu Williama Pitta między innymi, za krytykę gospodarki wewnętrznej brytyjskiej, ponieważ dzisiaj byśmy powiedzieli, że William Cobbett był agrarystą. To był wielbiciel wsi. Ja go rozumiem. Ja może nie jestem przesadnym wielbicielem wsi, chyba, że nie muszę nic robić na tej wsi. To tak. Natomiast no, to był człowiek, który wyrósł z ziemi, zrobił karierę, zasiadał w parlamencie. Natomiast do wielkiej furii doprowadzały go protestanckie i miejskie wynalazki dotyczące finansowania i usprawniania gospodarki rolnej. To jest coś, co powinno się Państwu spodobać, bo to jest coś, czego ślady odnajdujemy w piśmiennictwie polskich obszarników. Przepraszam za słowo obszarnik, ale użyłem go w cudzysłowie i z premedytacją, polskich ziemian, Hipolita Milewskiego i Edwarda Wojmiłowicza. William Cobbett antycypuje to, co oni pisali w stuleciu XX, opisuje rzeczywistość angielską bardzo celnie, przytomnie, niesłychanie złośliwie. Ja nie powiem, że on jest piekielnie inteligentny, bo to jest za bardzo wyświechtany frazes, którego bardzo często Gazeta Wyborcza używała. William Cobbett jest człowiekiem no, w pewnych momentach zaślepionym. On nie patrzy na nic i nie ogląda się.
nie liczy się dla niego ryzyko, stąd też i te jego przygody z prawem, nie liczy się dla niego nic w zasadzie poza obroną swoich racji. I to jest, proszę Państwa, widoczne w tej książce. Ta książka została napisana na początku XIX wieku, była wznawiana, polemizowano z nią. Oczywiście w kraju takim jak Polska nikt nie wie, że istniał w ogóle William Cobbett i kim on był. Nic się tym nie interesuje. Propaganda brytyjska, antykatolicka toczyła się dalej swoim trybem i torem. Nikt nie próbował niczego wyjaśniać, a już najbardziej nikt nie próbował wyjaśniać tych rzeczy, które były jasne i oczywiste. W tej książeczce znajdziecie Państwo rozdział zatytułowany Noc świętego Bartłomieja. No więc William Cobbett, który był o całe 150 lat bliższy wydarzeń Nocy Świętego Bartłomieja niż my jesteśmy, nie ma żadnych złudzeń, jaki był rzeczywisty scenariusz tych wypadków i nawet nie próbuje sugerować, że tam może jacyś katolicy są czemuś winni, bo zamordowali złych protestantów. Proszę Państwa, to jest intryga brytyjska zmierzająca do tego, żeby zmienić dynastię na tronie w Paryżu. To jest najbardziej oczywista z oczywistych oczywistości. O tym pisze między innymi William Cobbett. O czym jeszcze? William Cobbett jest autorem dobrym. Co to znaczy dobry autor? To znaczy on kilkoma słowami, proszę Państwa, odmalowuje tak zwany nastrój. U pamflecisty politycznego to nie jest częste zjawisko, bym powiedział nawet takie raczej rzadsze. Natomiast u Cobbetta też w tym nawet XIX-wiecznym tłumaczeniu, do którego można mieć różne zastrzeżenia, to jest widoczne. No więc, jeżeli sobie przeczytamy opisy rabowania, dewastowania, niszczenia klasztorów liczących 900 lat bibliotek przez ludzi, którzy w przeciwieństwie do Williama Cobbetta ani czytać, ani pisać nie potrafili, a jedynym ich prawem był kaprys królewski, tak, który i rozkaz, który im nakazał zniszczyć tę wiekową kulturę, oszkalować ją następnie w mowie, tak, bo w piśmie nie byli w stanie tego zrobić, od tego byli inni ludzie. William Cobbett opisuje to z niezwykłym wzruszeniem, tak bym to powiedział, z niezwykłym wzruszeniem dla ludzi, którzy zostali w tych klasztorach zaskoczeni przez protestanckich gangsterów niszczących stare księgi, przetapiających naczynia liturgiczne, mordujących zakonników, mordujących mniszki. William Cobbett jest całym sercem za tymi ludźmi. Ten, proszę Państwa, twardogłowy, gruby, czerwony na twarzy, syn angielskiego farmera, wyuczony przez ojca pewnie za pomocą czcinki, no bo czegóż by jeszcze, czytania i pisania, całym swoim wielkim, otłuszczonym sercem opowiada się za Kościołem katolickim i jego sługami. To nie jest zjawisko częste i nie jest to zjawisko, które my w Polsce dzisiaj możemy pominąć. Więc jeżeli ktoś to przypomniał, jeżeli ktoś powrócił do tego i nam to dał do ręki, no to musimy to, proszę Państwa, przeczytać. Musimy to przeczytać. Choćby dlatego, że ilość filmów kręconych o królowej Elżbiecie, dobrej królowej Elżbiecie i złej królowej Marii, będzie rosnąć wykładniczo, proszę Państwa. Nawet jeżeli oni się do czegoś tam przyznają i zrobią ten serial taki okropny, gdzie pokazuje się, jak torturują ludzi i łamią im kręgosłupy, nawet jeżeli coś takiego pokażą, to nie zmienia faktu, że oni nie zostaną wybici z tej swojej pewności siebie. I bez Williama Cobbetta my im niczego nie będziemy mogli powiedzieć. Niczego, dlatego że nasze argumenty dla nich nie istnieją. Ale jest stary, dobry Will, który nam to umożliwia. Proszę Państwa, William Cobbett nie ma sekundy wątpliwości co do tego, która z dwóch władczyń była rzeczywiście krwawą władczynią. Nie była to królowa Maria. Nie była to królowa Maria, była to Elżbieta I oraz ludzie, którzy za nią stali. Pisaliśmy to już wielokrotnie, ale oczywiście to nie ma żadnego znaczenia wobec zmasowanej, totalnej, no, mającej najgorszy z możliwych charakterów, czyli charakter rozrywkowy, bardzo atrakcyjny. Bardzo atrakcyjny, rozrywkowy charakter propagandy lansującej stulecie XVI, jego drugą połowę, epokę elżbietańską, epokę Tudorów, jako angielski raj na ziemi. To, proszę Państwa, było piekło.
piekło. Ja nie wiem, czy może komunizm był gorszym piekłem, bo za Hitlera w Niemczech chyba lepiej się żyło ogólnie wszystkim, z wyjątkiem pewnych grup, niż ludziom w wesołej Anglii za panowania Elżbiety I. Panowanie Królowej Marii to oddech. Oddech dla tych ludzi, którzy przeżyli piekło kasaty klasztorów, unieważnienia hierarchii kościelnej, mordowania ludzi, rabowania majątków, prześladowania katolików i tych działalności tak zwanych łowców księży. Proszę Państwa, książka, którą koniecznie trzeba przeczytać, bo tak jak mówię, póki co jest to jedyna nasza obrona przed zmasowaną angielską, nie chcę powiedzieć protestancką, bo William Cobbett wszak był protestantem, angielską, imperialną propagandą, która, tak jak mówię, ma bardzo trudny do zakwestionowania charakter, bo trafia wprost do serca i do umysłu, budzi ducha, prawda, wielu ludzi się utożsamia z Sir Francisem Drake'em i innymi bohaterami wiktoriańskiej Anglii i chciałoby być tacy jak oni. Ja już pomijam inne aspekty tej propagandy, tak, skrajnie idiotyczne, czyli filmy takie jak Zakochany Szekspir, tak, albo podobne. Ja nie wiem, czy Szekspir w ogóle był kiedykolwiek zakochany w czymkolwiek poza pieniędzmi, ale dobrze, niech będzie. Więc tych głupstw będzie przybywać i my musimy mieć na to jakieś antidotum albo kilka antidotów. Na razie mamy jedno, dzięki wydawnictwu PAR 2, a być może nam tych antidotów przybędzie. Proszę Państwa, ja może przeczytam spis treści, tak jak to zwykle czynię, a jestem przekonany, że będziemy do tej książki wracać i omawiać ją w szczegółach. William Cobbett robi bardzo, bardzo szeroki zamach. Bardzo szeroki zamach, bo on zaczyna od opisania historii Kościoła na wyspie od samego początku. I tak jak to my to czynimy w odniesieniu do Polski, William Cobbett nie ma sekundy wątpliwości, że Kościół na wyspie to jest, miał misję cywilizacyjną. Oprócz misji zbawienia, głoszenia dobrej nowiny, to była misja cywilizacyjna, która ten barbarzyński lud zamieszkujący pustkowia i lasy smagane huraganowymi wichrami podniosła na poziom jako takiego człowieczeństwa. Starszyło tego na 900 lat tylko niestety i mieliśmy załamanie. Rozdział pierwszy, wstęp, rozdział drugi. Początek Kościoła katolickiego, historia tegoż Kościoła w Anglii do czasu reformy. Początki reformy zaprowadzonej przez Henryka VIII. Rozdział trzeci, opór stawiany rozporządzeniom królewskim, skutki zniesienia władzy papieskiej, śmierć Thomasa More'a i biskupa Fischera, okrutne mordy katolików, Luther i nowa religia, palenie katolików razem z protestantami. Aha, to jest szalenie ważne, że on tu wyjaśnia, dlaczego Henryk VIII po prostu nie przyjął wyznania luterańskiego. No bo dostał od Leona X tytuł obrońcy wiar, od papieża Leona X, obrońcy wiary, przepraszam, obrońca wiar to jest teraz. Tytuł obrońcy wiary, ponieważ wsławił się walką z luteranizmem, więc nie mógł przejść na luteranizm, więc ktoś mu podsunął lepszy pomysł, prawda, czyli zorganizowanie własnego gangu konkurencyjnego wobec gangu luterańskiego. Stąd to traktowanie w sposób okrutny zarówno protestantów wyznania luterańskiego, jak i katolików. Ohydne postępowanie Cranmera, tytuł obrońcy wiary, rozdział czwarty, straszny ucisk, morderstwo hrabiny Salisbury, bezżeństwo księży, biskup winchesterski, oskarżenie Huma i odpowiedź biskupa Tannera, rozdział piąty, świadectwa wiarygodnych autorów o wpływie klasztorów, wielkich pożytek i polityczny rozum tych, którzy je zakładali. Klasztorom poświęca William Cobbett bardzo dużo miejsca i to jest, proszę Państwa, to, czego czasem mi brakowało w rozmaitych wystąpieniach. Dokładnie na przykładzie instalacji, bo tak to trzeba nazwać, instalacji zgromadzeń zakonnych na wyspie, on opisuje kulturotwórczy, cywilizacyjny, zbożny i podniosły cel tych organizacji, które zajmowały się uczłowieczaniem mieszkańców Anglii i krain sąsiednich. Wielkich pożytek i polityczny rozum tych, którzy je zakładali. Cromwell mianowany namiestnikiem królewskim. Postępowanie jego w dziele zdzierstwa i zniszczenia. Wielkie
wielkie zarzuty i poważne stawia William Cobbett finansistom. Profesor Bartyzel, który napisał wstęp, sugeruje, że on jest taki ultralewicowy i ultraprawicowy jednocześnie. Nie, no, on nie jest żaden ultralewicowy i ultraprawicowy jednocześnie, tylko po prostu jest to człowiek, który ma świadomość, że w pewnym momencie abstrakcja finansowa jest tak niebezpieczna dla człowieka żywego i dla jego, i dla produktów jego rąk, że no, po prostu nie sposób z nią, nie sposób nie zahamować jej ekspansji, tak? No i deklaruje taką właśnie chęć i potrzebę i konieczność powstrzymania ludzi z City, ludzi z giełdy, którzy zamieniają życie rolników i nie tylko rolników w piekło. Pierwszy akt parlamentu upoważniający rabunku. Rozdział 6. Konfiskata klasztorów, podłe i okrutne środki, jakich się w tym względzie chwycono. Zrabowanie i oszpecenie kraju. Wdarcie się do grobu Alfreda. Król rozwodzi się i każe stracić żonę. Śmierć złoczyńcy Cromwella, śmierć samego tyrana. Edward VI. Koronowany na króla. Krzywą przysięstwo wykonawców testamentu Henryka VIII. Nowy kościół ustanowiony prawem. Obdarcie kościołów. Powstanie ludu. Zdrady Cranmera i jego wspólników. Śmierć króla. A, tu jest opisana dokładnie, proszę Państwa, sytuacja, którą Mark Twain opisał w znanej powieści Dla młodzieży, Bóg jeden wie, dlaczego ona jest dla młodzieży, pod tytułem Królewicz żebrak. To jest bardzo poważna sprawa i bardzo poważne zagadnienia są tam poruszane. Ja pamiętam, jak filmy według tej powieści były puszczane co roku, właściwie nowe, tak? Ale potem to zarzucono, bo za dużo tam było podejrzanych treści, które ktoś mógłby we właściwy sposób zinterpretować i zrobiłby się kłopot. Więc przestano interpretować i ekranizować powieść Marka Twaina Królewicz i żebrak. Natomiast William Cobbett nie ma zahamowań, więc on wszystko opisuje tak, jak było. Tak? Też nie ma wątpliwości co do tego, że Ryszard III nie był mordercą dzieci króla Edwarda, tylko że do czego, jakby to powiedzieć, dokumentaliści, badacze angielscy i brytyjscy doszli dopiero jakoś z 5 lat temu, że jednak ten Ryszard III, no może on rzeczywiście nie był taki zły, prawda? Może to Henryk VII Tudor zamordował te dzieci, prawda? Ale tak do końca to nie wiemy. Wstąpienie Marii na tron, łagodne prawa, naród pogodzony z kościołem, wielka wspaniałomyślność i pobożność królowej, jej zamężcie za Filipa, męczennicy. Królowa wypowiada wojnę Francji, która zdobywa miasto Calais. Śmierć Marii. Elżbieta wstępuje na tron. Krwawe prawo przez nią ustanowione w rzeczach odnoszących się do religii. Zdradzieckie jej postępowanie względem Francji. Hańba stąd spadająca na Anglię. Anglia traci Calais na zawsze. Rzeź w noc świętego Bartłomieja. Elżbieta każe uciąć rękę jednemu człowiekowi za karę, że jej przeszkodził w miłostkach. Jej faworyci i ministrowie. Historia Marii, królowej szkockiej, jej śmierć. Obłuda Elżbiety przy śmierci Marii Stuart. Hiszpańska flota, prawa o ubogi. Aha, jeszcze hiszpańska flota. Ja tylko przypomnę, że tak zwana Wielka Armada, która wypłynęła, żeby zrobić porządek z Elżbietą, i która została zniszczona przez Drake'a, bynajmniej nie ubogą, słabo wyposażoną i biednieńką flotą, a o zwycięstwie nie zdecydowało bohaterstwo angielskich marynarzy, tylko dobrze zaopatrzoną w broń i pieniądze, skutecznie działającą flotą, rzeczywiście z bardzo dynamiczną strategią, jaką zastosował Drake. I bohaterstwo marynarzy miało oczywiście, jak zawsze, pewien udział w tym sukcesie, natomiast to nie było tak, że karzeł pokonał giganta, a jeżeli idzie o wielkość flot inwazyjnych, no to flota, z którą wybrał się do Anglii Wilhelm III Orański, żeby obalić Stuartów, no była chyba ze 3 razy większa od Wielkiej Armady. Musimy o tym pamiętać, ale tego nam nikt nie mówi. No z przyczyn, jakby to powiedzieć, oczywistych, tak? I jasnych dla każdego. Okrutne prześladowania katolików. Śmierć dobrej królowej. Dobrej w cudzysłowie, bo chodzi o Elżbietę. Jakub I wstępuje na tron. Okrutne prześladowania katolików. Spisek Prochowy. Też ciekawy rozdział o spisku Prochowym. Teraz są snute rozmaite studia i śledztwa rzekome. William Cobbett na początku XIX wieku nie miał żadnych wahań, ani też wątpliwości co do tego, czym był spisek Prochowy.
Karol I rozliczony policzony w poczet męczenników, druga reforma, czyli reforma całkiem pobożna, Karol II, spiski i niewdzięczność podczas jego panowania, Jakub II, jego starania około zaprowadzenia powszechnej tolerancji, jutrzenka wiekopomnej rewolucji. Wiekopomna rewolucja, król holenderski, jego armia oswobodzicielska, zbrodnie przypisywane Jakubowi II i ich wyjaśnienie, nieskażoność parlamentu, biskup protestancki Joclin, Sydney i inni patrioci protestanccy, prawa o wolności osobistej, założenie kolonii amerykańskich. Rozdział 14. Zwycięstwo Wilhelma nad Jakubem i katolikami, brak pieniędzy na prowadzenie wojny antypapieskiej. Barnett wymyśla pożyczkę, początek banków i papierkowych pieniędzy. To jest oczko w głowie Williama Cobbetta i jego bzik. On, znaczy ja nie wiem, czy to prawda, dlatego że tak pisze profesor Bartyzel, że on pod koniec życia popadł w paranoję. Trzeba by było to rzeczywiście zdiagnozować dzisiaj i przeprowadzić, czy on rzeczywiście popadł w paranoję, prawda? Bo być może po prostu realnie oceniał okoliczności, tak? A nie popadł w paranoję. Jeszcze za chwilę powiem kilka słów o jego młodości i funkcjach, jakie pełnił. Początek banków i papierkowych pieniędzy, ogromne podatki, zwoływanie parlamentu co 7 lat, zamiar opodatkowania Amerykanów, ich powstanie i zarzuty przeciwko Jerzemu III. Rozdział 15. Ulga przyniesiona katolikom przez rewolucję amerykańską, prześladowania, na jakie byli wystawieni po panowaniu Jakuba II, trudności stawiane wolności sumienia przez Kościół prawem ustanowionym, okrutny kodeks karny, rząd ze strachu postępuje łagodniej, rewolucja francuska sprowadza nowe zmiany kodeksu, obecne stanowisko kodeksu, skutki reformy pod względem religijnym. Rozdział 16. Dawna ludność, bogactwo, potęga, wolność i dostatek i szczęście Anglii i Irlandii. Proszę Państwa, tak wyglądają rozdziały i one załatwiają, jakby to powiedzieć, w sposób skrótowy i prosty wszystkie wątpliwości, tak, jakie narosły pomiędzy czasami naszymi, a czasami, w których żył William Cobbett. Ponieważ William Cobbett był protestantem, był posłem do parlamentu, był człowiekiem prześladowanym, a jednakowoż wypuszczanym z więzienia. Tak? Co prawda straszono go, on musiał emigrować do Stanów Zjednoczonych, do Francji, gdzie zetknął się z rewolucją, której od razu znienawidził, był bardzo antyjakobiński. Z faktu, że on przeżył, wynika, że albo miał bardzo dobre koneksje, ale to z kolei trochę się kłóci z tym jego pochodzeniem chłopskim, albo atmosfera już nie była tak straszna w Anglii na początku XIX wieku. On mógł sobie to spokojnie pisać, ale to tylko, proszę Państwa, dobrze świadczy o tym. Nie znamy nikogo, kto by z nim polemizował. Być może są takie pisma, tak? Ale my ich nie potrzebujemy, dlatego że my jesteśmy cali zanurzeni w protestanckiej, imperialnej propagandzie brytyjskiej, która kształtowała od najmłodszych lat poprzez telewizję komunistyczną, a potem inną, nasze wyobrażenie o tamtych czasach, więc William Cobbett jest odtrutką na to wszystko. Co jest ciekawe w jego życiorysie? Proszę Państwa, to był rolnik i ogrodnik. I on pracował w Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Kew. Jak Państwo przypomnicie sobie trzeci numer Szkoły Nawigatorów, tam Robert Rawa napisał fantastyczny zupełnie tekst o tym, czym były dla Imperium ogrody botaniczne i czym były badania botaniczne. Ilu ludzi Anglia, Wielka Brytania wysyłała rocznie na odległe lądy, żeby stamtąd sprowadzali rzadkie rośliny, które były następnie hodowane w Kew po to, żeby sprawdzić, jak one mogą podnieść wydajność rolnictwa, czy nadają się jako produkty spożywcze, w jaki sposób można je spożytkować jako lekarstwa, jako przedmiot handlu, jako, czy znajdują zastosowanie w przemyśle. Proszę Państwa, to były wielkie i ważne misje. Wielkie i ważne misje. Autor wstępu, profesor Bartyzel, prześlizguje się nad tą kwestią, a ja go rozumiem, bo on nie zna się na tych sprawach, interesuje go co innego. Ale proszę Państwa, to jest do przejrzenia, bo jeżeli Cobbett pracował w Kew, jeżeli realizował jakieś misje korony związane z botaniką, to był człowiekiem chronionym. To jest jasne. Był człowiekiem chronionym, ponieważ miał dostęp do informacji ważnych, wrażliwych, zapewne posiadał unikatową wiedzę, która była potrzebna wielu ludziom. Pozbycie się go tak po prostu
no nie było korzystne dla nikogo, prawda? Zwłaszcza, że niełatwo było wykształcić botanika z pasją, niełatwo było go wysłać gdzieś do Ameryki, na Jawę, do Brazylii czy w jakieś inne miejsce i jeszcze liczyć na to, że on przeżyje. Ci ludzie marli jak muchy. Ginęli od klimatu wskutek działalności, wskutek chorób, ponieważ byli napadani przez miejscowych, przez tubylców. Także to było trudne i botanik był może nie na wagę złota, może nie był tak cenny jak admirał, może nie był tak cenny jak oficer dragonów, no ale na pewno nie była to postać, której można by się było tak po prostu pozbyć. Więc William Cobbett miał pewne fory. Dzięki temu, mamy tę książkę, proszę Państwa, dzięki temu on nie został uciszony, zakneblowany i posadzony w więzieniu na zawsze, albo też wysłany w jakieś odległe miejsce, nie po to, żeby tam szukał roślin, ale po to, żeby umarł w więzieniu od ciężkiego klimatu. Jeszcze raz, wydawnictwo Pardwa, historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii, William Cobbett, serdecznie Państwu polecam. Książka jest dostępna u nas w sklepie, jest dostępna także u Michała, przy stacji metra Sokłosy w sklepie Fotomag. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.